Zastanawiałem się długo. O czym dzisiaj mówić do was. Ale tak jak się zastanawiałem, tak stwierdziłem, że nie da się nie nawiązać do naszego wyjazdu. Będziemy mówić w jakiś sposób o Kenii. Więc tak naprawdę to, co powiem, to będzie po części takie sprawozdanie, ale po części też takie poselstwo, którym się chciałem z wami podzielić. Stąd też mój strój, żeby was bardziej wprowadzić w klimat tego, co przeżywaliśmy też tam. Jak każdy człowiek udający się w jakieś lecący, w jakieś nowe miejsce, ja też miałem jakieś wyobrażenia. Co ja tam zastanę, co tam będzie, jakieś takie informacje internetowe, prasowe. Miałem taki plan w ogóle, czym się podzielę na spotkaniach. Wiedziałem, ile jest spotkań. Co prawda nie miałem za dużo czasu, żeby się przygotować wcześniej, bo miałem dosyć intensywny czas, ale miałem koncepcję tego, o czym tam będę rozmawiał z tymi ludźmi na miejscu. Jak wylądowaliśmy na lotnisku w Nairobi, to pierwsze moje takie wrażenie, wiecie, pierwsze jest to, co widzą oczy. Mówię, tak naprawdę to przesadzone wszystko jest. Takie europejskie miasto. A kręciliśmy się wokół lotniska, mówię, te budynki takie, ci ludzie też tacy, w ogóle eleganccy wszyscy, mówię, tak, Kenia, mówię, no, tylko to, że inny kolor skóry. Później z Nairobi polecieliśmy do Kisumu. Jak podchodziliśmy do lądowania, tak patrzyłem sobie przez szybkę, takie ładne domy, mówię, jak w Polsce, jak w Europie. Później dowiedziałem się, że akurat podchodziliśmy do lądowania od strony jeziora Wiktorii, gdzie są akurat, to jest jedyna część, gdzie taka królowa zamożnych ludzi. No więc tak wydawało mi się, że no, okej, no w sumie to jakby nic wielkiego, tak? No, przyjechaliśmy, okej. Po czym spotkaliśmy naszych przyjaciół, ludzi, którzy nas zaprosili, wyszli po nas. No i był pierwszy szok. Bo mieliśmy każdy z nas tę walizkę 30-kilogramową. I walizkę małą, tak? Przywieźliśmy też część rzeczy dla tych dzieci. I oni byli na to przygotowani. Oni powiedzieli, że oni nigdy nie widzieli tyle walizek. Samochód, który po nas przyjechali, a przyjechali nas 6 osób, był wielkości samochodów, no w Polsce generalnie 4-osobowy. Tam jest 12 miejsc. Jechaliśmy 10 osób z tymi walizkami. Ja akurat siedziałem z przodu, bo się nie zmieściłem z tyłu. Próbowałem akurat wejść. Ale słuchajcie... Próbowałem, ale się utknąłem. Siedziałem tak, że jest lewostronny, z prawej strony siedział kierowca. Z lewej strony obok mnie siedział z przodu jeszcze taki pastor. Głowę miałem w dachu, prawą nogę w dźwigni biegów, lewą w desce rozdzielczej. I to, co zobaczyłem, jak zaczęliśmy wyjeżdżać z tego lotniska, kompletnie zrewidowało moje plany. Kompletnie zrewidowało moje podejście, wiecie. To, jak wyjechaliśmy z tego lotniska na autostradę, patrzyłem na znak, to był A1, znak, więc wiedziałem, że to jest główna droga krajowa. Po czym omijaliśmy dziury 6-7-metrowe. Ja od razu pokutowałem, mówię, Boże, ja nigdy więcej nie będę narzekał na drogę do Patataja. Jak musimy naszą córkę na stadninę, ona jest dosyć mocno wyboista. I powiem wam, że z tego wyjazdu, dla mnie na przykład te 4 godziny, które spędziliśmy, bo tyle nam zajęło przejechanie 100 km autostradą, te godziny były dla mnie bardzo istotne, bo ja najpierw jak Paweł stwierdziłem, że uznanie za właściwe nie mieć nic innego pomiędzy nimi, jak Chrystusa i tylko ukrzyżowanego. Powiedziałem, Boże, te wszystkie moje plany, zostawiam to, olewam to. To nie ma znaczenia w ogóle. Chcę usłużyć im życiem. Chcę tu coś zostawić. Chcę być
naczyniem twojego przepływu. Wiecie, tak jechałem. Za dużo się też z nimi nie mogłem dogadać, bo jednak większość ludzi też mówi suahili, jeśli coś tam rozmawialiśmy, to tak obustronnie, takim łamanym angielskim, ale dla mnie to był ważny czas, ta droga, bo z jednej strony patrzyłem, tak, i odbierałem to, co widzę, a jednak ta bieda, ten chaos, taki jakikolwiek brak kierunku funkcjonowania, one są dosyć przytłaczające, tak? Ale to był taki moment, kiedy Duch Święty dosyć wyraźnie zaczął do mnie mówić, tak? I pamiętam, że przyjechaliśmy, dodaliśmy, przywitali nas jeszcze, zjedliśmy pracę, pojechaliśmy do hotelu koło północy i następnego dnia mieliśmy ważne spotkanie, bo już o 6 rano mieliśmy spotkanie z apostołami, biskupami i miejscowymi pastorami. Po drodze ustaliliśmy, że to spotkanie to jest spotkanie ekumeniczne, że oni się tak po prostu przyzwyczaili, że tak się bezpiecznie czują. No i że to jest takie spotkanie modlitewne, więc jakby od początku stwierdziliśmy, że no nie chcemy być częścią zamieszania, tak? Częścią religijnego zamieszania, nie po to przyjechaliśmy, żeby jakby funkcjonować w czymś, co w ogóle co jest bez sensu, tak? W rzeczywistości duchowej w ogóle nie ma tam ani prawdy, ani życia. Więc poszliśmy na to spotkanie o 6 rano i bardzo szybko wzięliśmy autorytet na tym spotkaniu. Ja właśnie kiedy jechałem wcześniej te 3,5 godziny i tak podjąłem się, mówię, Boże, w ogóle ja po ludzku tego nie znam. Nie rozumiem, czym oni tutaj mają problem. Dopiero się mogę tego uczyć, tak? Mogę patrzeć, aczkolwiek jakby to chcemy usłużyć i dostałem takie słowo i zaczęliśmy na tym spotkaniu mówić do tych apostołów, biskupów i pastorów, że diabeł ich oszukuje, że im się wydaje wszystkim, że to, czego oni naprawdę potrzebują, to są pieniądze. I że to jest nieprawda, że to jest kłamstwo, że wszystko, co jest im potrzebne do życia, dostali w Chrystusie, że nic więcej dla nich Bóg nie zrobi, że potrzebują w ogóle położyć dobry fundament, nauczyć się sami czerpać z krzyża, a później jakby nauczyć tego innych ludzi. Wiecie, i to się nie spodobało. Nie takich przesłań się tam oczekuje. Nie takich przesłań. Oczekuje się raczej, osoby są do tego przyzwyczajone, takich przesłań, że przyjedziemy, zbudujemy ci to, zbudujemy ci tamto, damy ci tyle i tyle pieniędzy. Więc tak naprawdę oni nas, bo później zaczęliśmy kłaść ten fundament, pociągnęliśmy to dalej, oni nas kurtuazyjnie wysłuchali do końca, po czym pół godziny każdy z nich się przedstawiał i w zasadzie to był koniec jakby naszej usługi dla nich tam. Nie pojawili się na żadnym naszym wydarzeniu. Jeszcze pamiętam, padły takie słowa, że no mamy nadzieję, że ci wizytatorzy, że ci goście, oni się nie wycofają z tego, co mówią. W pierwszej chwili odebraliśmy, że to dotyczy tego, co my przekazaliśmy i mówimy, my się nigdy nie wycofujemy z tego, co mówimy. Ale okazało się, że nie chodzi o coś innego, że oni już zaplanowali, że my pewnie damy im kasę, obiecamy, że coś zbudujemy i żebyśmy się z tego nie rozmyślili. Tylko jakby tym byli zainteresowani, więc wiedzieliśmy, że okej, z tymi ludźmi to my sobie nie podziałamy. Nie podzielić. Generalnie to, po co tam pojechaliśmy, to pojechaliśmy tam na usługę apostolską, więc nasze działania, one poszły w kilku kierunkach. Pierwszym, bardzo ważnym, było duchowe rozeznanie, duchowe rozpoznanie i właściwa diagnoza. Kiedy czytamy listy Pawła, zdecydowana większość z tych listów zawiera w sobie takie dwa elementy, tak? Pierwszym to jest
ogólna doktryna i Boże zasady, które są uniwersalne i które są do zastosowania jakby zawsze. I druga część to są te zalecenia apostolskie, tak? I one są związane z rozpoznaniem Pawła na danym terenie, tak? I jakby już konkretne zalecenia do danych społeczności. Oczywiście jakby w naszym kraju też religia tego nie rozumie, tak? I stąd jakby są takie nieporozumienia, bo Biblia czyta się literalnie. No ale wierzę za tym samym Pawłem, że litera zabija, a duch ożywia, tak? Więc wiemy, że jest ta duchowa umiejętność czytania, co jest zasadą ogólną, a co dotyczy danej społeczności. Więc wiedzieliśmy też, że to duchowe rozpoznanie jest bardzo ważne. I tam na tym terenie, bez tego właściwego oglądu, bez tego właściwego rozpoznania też bardzo łatwo jest skręcić. Bardzo łatwo jest popłynąć w niewłaściwym kierunku, z pewnym prądem, który tam jest taki wszechobecny. Jak nad większością terenów panują pewne zwierzchności, tak, terytorialne, zwierzchności demoniczne, no i jakby one są bardzo często inne, tak, nad różnymi terenami. No, gdybyśmy tak na przykład, wiecie, w Afryce zaczęli mówić coś jakby tutaj w opozycji do Matki Boskiej, oni by w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi. U nich Matka Boska to w ogóle nie jest problem, oni jakby nie znają w ogóle tego tematu, więc to byłyby słowa, które w żaden sposób nie trafiłyby do nich. Natomiast powiem wam taką ważną rzecz, że bardzo ważne jest przy takich wyjazdach, w takie tereny, aby generalnie stać prosto przed Bogiem, znać swoją tożsamość i być w relacji, w takiej rzeczywistej relacji, bo bardzo łatwo jest tam, bardzo łatwo karmić swoje odrzucenie. Bardzo łatwo. To w ogóle i można nazywać to wielką usługą dla regionu. Nie? W ogóle uważam, że tak właśnie wygląda sporo działalności takich misyjnych państw zachodnich, w ogóle w Kenii. Nie wiem, czy na całej Afryce byliśmy tylko w Kenii i w jakimś regionie, natomiast to, co zobaczyliśmy tam, to uważam, że tak to działa, że ludzie z bogatych państw przyjeżdżają rzucić trochę dolarów, tak? Są traktowani jak królowie. Są traktowani tak. Tak? I dowartościowują się w ten sposób. Natomiast realnie nie robią nic duchowego. Nic kompletnie. Z tych wszystkich wyjazdów nie zostają jakiekolwiek ślady życia i wzrostu ludzi. A teraz, jeśli spojrzymy na to w mediach, to jest piękna bomba. Bardzo łatwo jest karmić swoje odrzucenie. Tylko ci ludzie z tych zachodnich misji nie rozumieją, że tak naprawdę te demoniczne zwierzchności przez lata ukształtowały też pewną mentalność u tych ludzi na miejscu. Pewną mentalność, której w ogóle oni funkcjonują. Wiecie, duchy związane z kolonializmem, duchy związane z niewolnictwem, duchy poniżenia i duchy odrzucenia są tam wszędobylskie. Jest tak, że jak przyjeżdża biały człowiek, to oni z automatu widzą Pana. Pewnie nawet tego nie kontrolują. Widzą Pana. Z pokolenia na pokolenie biali ludzie byli ich panami. Usługiwali tym ludziom. Ja nie twierdzę, że oni nie są też serdeczni czy gościnni. Tak? Nie o tym mówię, tak? To jest też jakby kwestia człowieka, ale jeśli chodzi o pewien element takiego duchowego rozpoznania, to wiecie, tam nie ma czegoś takiego jak u nas. Przyjedzie czarna osoba, ty czarnuchu. My chodziliśmy tam jako biali, w tym rejonie jedyni biali ludzie. Później
jeszcze jedną osobę spotkaliśmy przez chwilę, ale byliśmy jedynymi białymi osobami, a sporo się poruszaliśmy. Nikogo nie było. Nikt nie powiedział do nas, ty białasie. Nie spotkaliśmy się z żadną formą agresji. Raczej takie, wiecie, no jakaś forma pana przyjechała. Nie? To jest ważne, żeby to zobaczyć, bo co to automatycznie powoduje? Że oni też nie potrafią stać prosto przed Bogiem, bo się czują gorsi. Czują się gorsi, czują się poniżeni i automatycznie tak jak podchodzą do białego człowieka, tak podchodzą też do Boga. On jest za kurtyną. On jest gdzieś w chmurach. On jest za jakąś zasłoną. Wydaje mi się, że tak ma być, że to jest normalne. Więc trzeba się z tego podnosić. To jest konkretna w ogóle praca do wykonania w zakresie w ogóle budowania w nich prawdziwej tożsamości. Z takiej pozycji do pozycji takiej. Z takiej pozycji. Tego doświadczyliśmy masowo. Jeśli chodzi o duchowe rozpoznanie, no na tej prowincji, gdzie byliśmy, też zauważyliśmy bardzo duży wpływ ducha czarów. I do takich czarów szamańskich. Na zasadzie, że dziadek czarownik rzucił przekleństwo na rodzinę, tak? Nagle dziecko przestaje mówić. Albo takich, że w kościele, w cudzysłowie, prowadzony przez pastora czarownika, każde dziecko ma problem z oczami. Każde. I co jest ciekawe, bo to każdy region, wiecie, ma swoją specyfikę. Oni czarów nie nazywają czarami. No bo czary brzmią tak negatywnie, nie? Czary nazywane są tradycją. Przez to już jest taki pozytywny wydźwięk wokół tego, tak? Dowiedzieliśmy się, że są rejony, gdzie każde dziecko co 2 lata poddawane jest jakimś rytuałom, nie wiem, modlitwom, takiej właśnie tradycji. Nieważne, jak to na zewnątrz wygląda. Na zewnątrz to czasami wygląda tak, że to jest część. A w środku szaman. Trochę inaczej ubrany. Odrzucenie też spowodowało to, że wiele ludzi poszło w tytulaturę. Ponazywali się apostołami, biskoptami. Śmialiśmy się. Biszopu, pasta, pastorzy, tak. Ponazywali się. Okazało się, że jest to jakiś sposób na życie, żeby się wybić z tej biedy, bo tak budują swoją wartość. Ja jestem pastor. Bo nikt nie położył fundamentu. Wiecie, żeby dobrze wam zobrazować, to w tym rejonie, w którym byliśmy, no, myślę, że nie przesadzę, jak powiem, że co czwarty dom to był kościół. Co czwarty budynek to był kościół. Nieważne czy barak, czy szopa 5 metrów kwadratowych, czy z dachem, czy bez dachu, ale to kościół. Cała kultura taka, wiecie, jezusowa. Sklepy, no jakby ichniejsze sklepy. Wszędzie gospel, Jesus, w ogóle fire, nie? I wszędobylski smutek, spuszczone głowy. Co czwarty budynek. My czasami przejechaliśmy 2 kilometry, spotkaliśmy 9 kościołów po drodze. Tak. Ich miejscowe, plus jakaś wypasiony budynek, zbudowany, ogrodzony w ogóle, mocno widać, że jakaś zachodnia misja. Tylko to, co zrobiła, to zbudowała budynek, w którym nie ma życia i żadnego oddziaływania życia na okolice.
Wiecie co, powiem teraz coś bardzo niepopularnego. Pewnie się to nie wszystkim spodoba, ale trzeba to nazwać po imieniu. Że to, co zastaliśmy tam, to, co zobaczyliśmy, to jest też efekt i spuścizna krucjat ewangelizacyjnych. Potężnych krucjat, które były robione w Afryce. Bo jak sobie tak postudujecie dokładnie, jak były organizowane te krucjaty, było sobie w jakimś rejonie 26-27 kościołów bez wpływu. Nikt tam się nie zastanawiał realnie, w których z nich jest życie czy nie życie. No i kiedy jest robiona krucjata, to były w większości krucjaty ekumeniczne. I teraz, okej, na czas usługi autorytet był oddawany głoszącym. Ci głoszący z mównicy przeprowadzali ludzi do Jezusa. I to jest super. To jest świetnie. Ludzie oddawali życie w ogóle Jezusowi. Piękna rzecz. Piękna rzecz. Tylko później ci, którzy robili tą krucjatę, oni wyjeżdżali. A ci ludzie, którzy przyszli do Jezusa, mieli tylko do wyboru te 26 czy 27 churchów, które tam funkcjonowały, bądź samemu nazwać się pastorem i założyć nowy budynek. Zero fundamentu. Zero. Nie trochę. Słuchajcie. Zero fundamentu. Nic. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że spora część z tych ludzi, z którymi rozmawialiśmy, jest w pewnym sensie zgorszona Jezusem. Że to nie działa. Przecież oni oddali życie Jezusowi. I się nic nie zmieniło. Nadal mieszkają po krzakach, nadal nie mają pracy, nadal nie mają co jeść. Nadal są poniżeni. Chodzą boso, nadal ich dzieci nie mają na to, żeby nie mają pieniędzy do dzieci, żeby ich posłać do szkoły. Taki obraz zastaliśmy. Bo oni kompletnie nie wiedzą, na czym jest Chrystusa. Kompletnie. Kompletnie. Nikt się nie postawił sobie takiego pytania. Przyprowadzimy do Jezusa, opiszemy statystykę. Hurra! Super! Ja się bardzo cieszę, że oni oddali życie Jezusowi, tak? Tylko mi to potwierdza wyższość modelu Pawłowego. Przyprowadzić do Jezusa i czynić uczniami. Czynić uczniami i dopiero grzać dalej. Tak to zorganizować, żeby ci ludzie nie zostali sami. Tak jak powiedziałem wam, że wszędobylska religia i kultura Jezusowa. Gdyby patrzeć po napisach, słuchajcie, to w ogóle... Wiecie, tam się mówi, że 80% ludzi to chrześcijanie. Gdyby tak było, to Kenia pod każdym względem byłaby potęgą. Pod każdym względem. Jednego dnia, jak robiliśmy ewangelizację z kościołem, właśnie w Obuje, w takiej bocznej ulicy, jaka była krucjata, postanowiliśmy z Julitą pozaciepiać ludzi. Jakoś dotknąć, ruszyć. Zaczepiliśmy 20 osób, rozmawialiśmy z 20 osobami. 18 z nich powiedziało, że są zbawieni. Tam modliliśmy się o jednego muzułmanina, jeszcze jakąś jedną osobę, ale 18. I teraz wiecie, proste rozmowy. Proste rozmowy. To są też prości ludzie. Często w ogóle pozbawieni wcześniej szans edukacji. Może w ogóle dotknąć. Jak ich dotknąć? Wychodziliśmy na ulicę. Cześć! Mówisz po angielsku? Yes! Super! A jak nie, braliśmy dziewczynę, która tłumaczyła na Swahili. Spotkałeś osobiście Jezusa? Tak, jestem zbawiony. Masz pewność, że po śmierci idziesz do nieba? Tak, jestem zbawiony. Ja mówię, nie ma zgody. Zupełnie inna ewangelizacja niż u nas.
kiedy wyszliśmy na pierwszą ewangelizację, nie dawało mi to spokoju, bo głosimy, w ogóle mówimy, wiecie, spodziewałem się teraz, w ogóle tłumy się rzucą na rogu skrzyżowania, przybiegną do nas w ogóle, tak, będziemy ich pozdrawiać, uwalniać, będą się działy rzeczy. Mówię do tego mikrofonu, piszczącego mikrofonu, który przerywa w ogóle tu. Zero. Zero, zero. Jedna osoba przyszła się Jezusowi, jedna przyszła się pomodlić w ogóle na to miejsce. Mówię, o co chodzi? Podchodzimy później, w ogóle, Chrystus, w ogóle, dlaczego tak jest? Ale właśnie dlatego, że oni myśleli, że mam im do zaoferowania to, co kiedyś zaoferowano im na tych kucjatach. Oddali się Jezusowi, no i co? No i nic się nie zmieniło. I teraz wracając do tych 20 osób, mówię, Boże, w ogóle, jak do nich dotrzeć? Więc wiecie, to u nas tego tak nie robimy. U nas by to zabrzmiało taki religijny wydźwięk. Ale tam mówię, czego chcesz od Boga? Jak już mówią, że są zbawieni, powiedz, czego chcesz. Taka rzecz w ogóle wiesz, która najbardziej chcesz, aby się wydarzyła w twoim życiu, o której marzysz, w ogóle jak? Bo chciałem położyć na nich ręce i się o nich modlić. Chciałem w ogóle jakiś, żeby przedmiot życia nastąpił. No i to coś nam zaczęli mówić. Kładliśmy ręce, szczęście wyganialiśmy w ogóle te demony, szczęście uwalnialiśmy słowo, w ogóle podnosiliśmy ich. To, co dla nas było ważne, w ogóle wyprostuj się. Nie fizycznie, ale wyprostuj się. Robiliśmy pouczenie w ogóle, jaki jest Bóg. Żeśmy się realnie oddali życie Jezusowi, tak? Jakby drążyliśmy ten temat, żeby zobaczyć, czy oddali to życie Jezusowi, czy nie oddali tego życia Jezusowi. Więc zakładaliśmy też, że nie oddali tego życia Jezusowi, więc pouczaliśmy ich od strony pełnej Ewangelii. Ale mówiliśmy też, co to oznacza dla nich teraz. Co to oznacza? I wiecie, niesamowite było to, że te 18 osób, które w ogóle, o które się modliliśmy, każda była dotknięta. Każde się coś zadziało w ogóle. Że była to taka jakby realna odpowiedź. I jak? O, fajnie. To Duch Święty. On jest w tobie przez cały czas, jak oddałeś mu to życie w ogóle. Wiecie, robiliśmy i to, taka informacja, że Duch Święty jest w nich. To jest dla nich nowe w pewnym sensie. Bo im już tego nie powiedziano. Im powiedziano, że oddaj życie Jezusowi, zmieni się twoje życie i nic więcej. I nic więcej. Wiecie, bo jak widzieliśmy wcześniej te osoby, naprawdę, to było takie charakterystyczne, że oni stali, spuszczona głowa, każdy z nich spuszczona głowa, i takie w tych oczach taka beznadzieja, wiecie. Taki kompletny brak perspektyw. Jak zaczęliśmy z nimi rozmowę, oni mówili, no właśnie, że oni jakby nie słyszą tego Boga, że oni w ogóle nie wiedzą, jak z nim rozmawiać, jak do niego dotrzeć, tak? Więc pod tym względem to jest po prostu ogromna, ogromna praca do wykonania, tak? Okej, okay, no to jest jakby pierwszy aspekt tej naszej usługi, tak? Czyli to było to duchowe rozpoznanie. Drugim było głoszenie świeżego słowa od Boga, tak? Taki proroczy przekaz do tych ludzi, żeby to było dla nich świeże, żeby to było trafione. Słowa dla nich w ogóle na dzisiaj, proroczy obraz, tak? Między innymi też w zakresie służby kobiet. Wiecie, to poniżenie w facetach jest widoczne strasznie. Stoją z boku, w kącie, oprócz tych, którzy się ponazywali. Ci, którzy się ponazywali, są z przodu. Ale tak naprawdę, jeśli ktoś tam w ogóle jakąś służbę wykonuje, coś realnie duchowego, w większości to są kobiety. I teraz też nie można dopuścić do tego, żeby religijnie one zostały zmarginalizowane, dlatego, że są kobietami. Bo pastra czy biszopem może być tylko facet. Ale facet jest poniżony, odrzucony, stoi w kącie i wydaje mi się, że jest niegodny w ogóle, żeby stawać z przodu. Trzecim elementem usługi było nauczanie wiary, łaski i praktycznego chrześcijaństwa. Oni nie znają wiary. Słuchajcie, oni w ogóle nie znają wiary. Wszystko u nich to jest nadzieja. Wiecie, bo to jest teraz tak. Oddaliście Jezusowi. Przez lata nic się nie wydarzyło. Nic się nie zmieniło. Mówię o większości osób, tak? Więc teraz, no jakby sobie to trzeba wytłumaczyć. Ten cały kierunek jest, żeby Bóg dał,
że jak zechce, cały kierunek jest w stronę nadziei, nie znają wiary. Kiedy mówiliśmy do nich wiarę, widzieliśmy jak powstają, jak się podnoszą, jak zmienia się ich wyraz twarzy, jak zmienia się w ogóle ich zachowanie. Że to jest w ogóle nowe, ale mega ważne. Tak samo jak mówiliśmy o łasce, w ogóle jak czerpać z tych rzeczy, tak? Czy w ogóle kładąc fundament, w ogóle czym jest Kościół? Na jakim fundamencie on został zbudowany, tak? Bo zobaczcie, jak jest, bo to też jest jakby istotne. Bo jeśli byśmy patrzyli z perspektywy mediów, no to super, church na churchu w ogóle, tak, tutaj tysiące, popatrzcie, no, ale teraz zobaczcie, ci ludzie, oni nie mają też innych zajęć. We wsi. Idą do kościoła. Idą do kościoła. Ale nie rozumieją, co to jest kościół. To jest tak samo, jakby było, nie wiem, no, koło gospodyń wiejskich, tak? Nie ma różnicy zbyt dużej. I trzeba jakby też połamać te fałszywe obrazy, które gdzieś tam zostały zbudowane. Więc zaczęliśmy właśnie na tych spotkaniach taki, wiecie, podstawowy, zdrowy fundament. Podstawowy. Proste rzeczy. Powiedzielibyśmy, że w ogóle elementarz fundamentu. Ale to były dla nich słowa życia. Mega ważne i mega trafione. Czwartym było, elementem było wypychanie ludzi do aktywnego życia w ogóle. Do budowania relacji z Ojcem. To się wszystko ze sobą wiąże, wiecie, to są takie spójne rzeczy, czyli nie oczekiwać, a teraz w ogóle, wiecie, uwalniać do nich słowa, tak? Bóg błogosławi dzieło rąk twoich. Możesz siać nad każdą wodą. I praktyczne wyjaśnienia, co to w ogóle oznacza, tak? Gdziekolwiek pójdziesz, tam ja będę z tobą, ale to ty musisz pójść. Ja jestem ten, który otwiera drzwi, a nikt je zamknie. Ale jak stoisz w miejscu, to nie ma to znaczenia, czy drzwi są otwarte, czy zamknięte. Podstawowe rzeczy, które musiały jakby zmienić ich perspektywę patrzenia. Piąty element to była właśnie praca nad ich tożsamością. Łamanie poniżenia, łamanie odrzucenia w ogóle. Różnych duchów sierocych i tego wpływu kolonializmu i niewolnictwa. Szósty aspekt to było dawanie przykładu, jak służyć, tak? Jak ewangelizować na przykład. Jak to zrobić. Dawaliśmy im przykład i zachęcaliśmy ich, naśladujcie nas w tym. Siódmy to było też dawanie przykładu i nauczanie w ogóle, jak uwielbiać Boga. Jak modlić się w wierze i autorytecie. Wiecie, bo to też wszystko jest tak fajnie, możemy sobie włączyć filmik afrykańskie rytmy, super, wow, coś fajnego, uwielbienie, ale byliśmy tam i jednokrotnie nie mieliśmy przekonania, że to jest uwielbienie. I zaczęliśmy rozmawiać z nimi, czy kulturowo w świecie wygląda, czy nie wygląda to tak samo. Oczywiście, ja mam jakby pełną świadomość tego, tak? Muzyką metalową można uwielbiać diabła i muzyką metalową można uwielbiać Boga, tak? Tu nie chodzi o formę jakby dźwięków. Ale tych ludzi też trzeba było uczyć uwielbienia. Trzeba było ich uczyć modlitwy wiary i modlitwy autorytetu. To były dla nich nowe modlitwy. Oni ich nie znali. Dużo później z nami rozmawiali na ten temat. No i ostatni, ósmy element to rozpoczęliśmy pracę z pastorem, jak prowadzić kościół i ludzi. Wiecie, w ogóle na tych spotkaniach, na których usługiwaliśmy, prezentowaliśmy moc Ducha Świętego, ale pierwsze spotkanie było trochę inne niż się spodziewaliśmy. Wiecie, jedziemy do Afryki, wjeżdżamy w ogóle. Demony będą piszczeć na 3 km i wychodzić, tak? Po czym wchodzimy do religijnego zboru, a ludzie są mega poblokowani. Są zablokowani, tak.
poniżeni, odrzuceni, spięci i pochyleni. Oczywiście, działy się też cały czas jakieś znaki, cuda, manifestacje, nawet w tym pierwszym kościele upadł pod mocą, jak nikt nie nakładał rąk na niego, ten jeden klawiszowiec, który leżał, oni myśleli, że on umarł, później go wyprowadzili za kościół i cały czas pytali w ogóle, czy on żyje, on później wstał i było super, tak? Ale mówię wam jakby taki generalny obraz, że oni są gdzieś tam też byli zamknięci. Dla nas to była też pewna taka praca do wykonania i do przemodlenia, żebyśmy w ogóle wiedzieli, z czym mamy do czynienia, żebyśmy wiedzieli też, w co uderzać, żebyśmy brali autorytet na tych spotkaniach. No i jakby w związku z tym rozpoznaniem, o którym wam mówiłem, to każde kolejne spotkanie, gdzie podcinaliśmy tym demonicznym siłom, tak, zwierzchnością terytorialną, podcinaliśmy ich nogi, to wchodziliśmy głębiej i głębiej. Przyjmowaliśmy autorytet też nad tą atmosferą, wchodziliśmy dalej. To było jakby widzialne, jeśli chodzi o docieranie do tych ludzi i o taki przepływ, tak? Dawca, biorca, przepływ życia. To było widoczne, tak? Wiecie, były uzdrowienia, było dużo uwolnień. Jedna dziewczyna, murzynka, śpiewała Jezus poniósł za nas śmierć po polsku. Pani śpiewała. Wiesz, że to było takie ponadnaturalne, bo nie patrzyliśmy wtedy na nią, ona to śpiewała, dopiero później. Jezus poniósł za nas śmierć. Wiecie, w różny sposób manifestował się w ogóle Duch Święty na to spotkanie. W różny sposób. Mieliśmy też sporo takich, myślę, że słów wiedzy do tych ludzi i proroczych informacji, że to było takie, tego było sporo. Wiecie, i to co jakby zwrotnie, jako zwrotkę usłyszeliśmy wielokrotnie, że te nasze usługi i te nauczania, ten fundament, czy zarys nawet fundamentu, że one zrobiły tam rewolucję. Słyszeliśmy to od wielu osób, które przychodziły, że to jest rewolucja. Nie wszyscy też tego chcieli. Ale ta grupa, z którą pracowaliśmy i pastor, który nas zaprosił, chciał tego. Bardzo. I mówił nam, bo obserwował też ludzi w swoim kościele, w innych kościołach. Pytał, jaki jest ich odbiór, jaka jest ich relacja. Że zostawiliśmy spory kawałek życia, natomiast w ich myśleniu takim religijnym, że to, co zostawiliśmy, to jest, on powiedział, to kilka razy powiedział, to jest kompletna rewolucja. Że nawet nie zdajecie sobie do końca sprawy, jak duża rewolucja, jak wielka zmiana. Zarys fundamentu. Wiecie, ja generalnie wierzę w to, że zawsze w to wierzyłem. Wierzę o tym wyjaśnie jeszcze bardziej też w ogóle, że czy tak samo, ale cały czas jest to jakby silne przekonanie u mnie, że przebudzenie zaczyna się od człowieka. I że to ten człowiek pociąga za sobą resztę. I wierzę, że poznaliśmy w Kani takiego człowieka. Że poznaliśmy przyjaciela. I takiego samego zapaleńca do Chrystusa, jak my, tylko wywodzącego się z kompletnie innej kultury. Gdyby patrzeć na to powierzchownie, gdyby patrzeć na to takim, tak jak oczy to widzą, no to musielibyśmy powiedzieć, że jesteśmy inni. Ale teraz, kiedy rozmawialiśmy sobie dosyć głęboko, wielokrotnie, uważam, że to jest taki sam zapaleniec. Człowiek, który już położył i chce kłaść swoje życie dalej dla Królestwa tam. I tak naprawdę wierzę, że to jest na dzień dzisiejszy jakby największy owoc naszego wyjazdu. On. Uważam osobiście, że wiecie, że to nie my zrobimy tam przebudzenie. My zbudujemy Jego. I stąd, i tam, ale to On. Zbudowany Jego Kościół zrobią różnicę w tym rejonie. Nie będą się wpisywali w tą kulturę, tylko będą widoczne zmiany
w życiu tych ludzi. On już powiedział, że po tych słowach, które zostawialiśmy, że ludzie już realnie zaczynają inaczej decydować, inaczej wierzyć. Jestem przekonany, że wiecie, za miesiąc, za dwa ci w okolicy będą pytali, o co im chodzi. O co im chodzi, co się stało. I wierzę w to, że oni to pociągną. Że oni to pociągną. Pojechaliśmy tam coś dać, zostawić coś, trochę życia i zostawiliśmy. Ale pytaliśmy też wziąć. I też chcieliśmy. Myślę, że każdy z nas wrócił, tak jak rozmawialiśmy, mocno poszerzony i też nakarmiony, że tak to ujmę. Powiem wam takie, żeby wam zobrazować ich też wierzenia takie. Podam wam takie dwie historie, dwie ich przypowieści, którymi nas już obogacili, które pokazują pewne prawdy. Jedna to jest historia Masaju. Jest w ogóle w Kenii takie plemię. Ci z was, którzy się kiedyś interesowaliście sportem, ja w starym życiu się interesowałem wszystkimi wynikami, to wiedziałem zawsze, że na 5000 metrów i na 10 tysięcy metrów najszybsi na świecie są Kenijczycy albo Etiopczycy. No to zawsze była jako tylko rywalizacja między tymi dwoma państwami. Tam się mówiło, że wydolność zupełnie inna, tak, że to jest tak wysoko położone terytoria. Teraz będąc na miejscu dowiedzieliśmy się, że to jest jedno plemię tych Kenijczyków, którzy tak szybko biegają. No i był organizowany pewien bieg. Jakiś coroczny bieg, wyścig, ileś tam okrążeń. A w tym wyścigu staje przedstawiciel tego plemienia, faworyt numer jeden. Stają też inni Kenijczycy i staje Masaj. Masaj jest przepasany taką chustą czy prześcieradłem. Jakby nie ma nic pod spodem. Zaczyna się bieg. Pierwsze okrążenie. Ten szybki Kenijczyk z tego plemienia daleko z przodu dzida pognał. Reszta z tyłu. Masaj biegnie na końcu. Drugie okrążenie. To samo i tak dalej. Zwiększa się także dystans. Kupę ludzi dopingują, oglądają, bo to ważne wydarzenie. I nagle Masajowi spada strój. I jest koło. Masaja to nie rusza. Masaj leci dalej. Ludzie zaczynają krzyczeć. Ty! Goły jesteś! Zatrzymaj się! Ubierz się! W ogóle nie reaguje. Leci. Jest skoncentrowany na zadaniu. Dalej widzą, że on biegnie, więc poruszenie jest wśród zawodników. Zaczynają się zatrzymywać. Zatrzymuje się też ten z tego szybkiego plemienia. I mówi, co ty robisz? Ubierz się! Ubierz się! Masaj nie patrzy, wyprzedza ich wszystkich i wygrywa. Oni mówią, nie patrz na okoliczności. Niech cię nic nie zatrzymuje. Nic niech cię nie zatrzymuje. Bądź skoncentrowany na zadaniu, na celu. Nie rozglądaj się na nic. Nie patrz na przeciwności. Prawda? Prawda. Piękna historia. Druga historia. Jest taki zwyczaj też w jakimś jednym plemieniu. Jak umiera mąż, jest sobie wdowa, mieszka, to facet, który chce sobie ją wziąć, może na jej furtce czy ogrodzeniu, nie wiem, powiesić swój płaszcz. Jak wiesz na swój płaszcz, no to ona jest jego. Tak jak zrozumiałem, to ona za wiele tam jakby do powiedzenia nie ma w tym temacie. Jakby on decyduje. I teraz zakładamy, że w części przypadków ta kobieta niekoniecznie jest szczęśliwa z takiego rozwiązania. I teraz co ona robi, żeby się pozbyć tego człowieka? Bo teraz tak, jeszcze ważna informacja, że jest też tak, że za panem w tym plemieniu, za panem, za mężczyzną chodzi pies wszędzie. I teraz jak ten facet, który może mieć też drugą żonę, tak, i on sobie przychodzi teraz do tej, którą teraz wziął, przychodzi razem z psem, no i później wraca do swojego pierwotnego domu. A ten płaszcz generalnie tam wisi. I teraz ta kobieta, co robi, jak chce się go pozbyć?
Bierze tego psa. Kładzie na niego ten płaszcz. Bierze kija. I leje go potwornie. Leje go tak, że w ogóle nie jest w stanie wytrzymać. Leje go, jakby go chciała zabić. Ten pies, początkowo przyzwyczajony, że on już tu przychodzi, bo tu jego pan przychodzi, to myślał, że to jest jego, wraca do tego pierwotnego domu, tego właściciela z tym płaszczem. I dla niego to jest znak, że nie ma prawa wejścia. A oni mówią tak. Przeciwstaw się diabłu z całej siły. Nie płacz go. Weź kija i go lej. Prawda? Piękne historie. Dlatego też sporo wzięliśmy. W ogóle, wiecie, to są bardzo wdzięczni w ogóle i przyjaźni ludzie. Oni nie mają takiej mentalności, wiecie, takiej polskiej, takiej wrednej, nie? Czy od razu taki hejt w ogóle, tak ja coś tutaj się tam, nie, to w ogóle było inaczej. I teraz to, co chcę wam powiedzieć też, to nigdy wcześniej, że jak byłem tam, nie odebrałem tak mocno tych słów. Naprawdę. Czy komu więcej dano, od tego się więcej oczekuje. One mnie tam przeszywały. Nigdy wcześniej nie byłem też tak świadomy, tak bardzo świadomy, jak my dużo mamy. Słuchajcie, nie mówię teraz o rzeczach materialnych, bo to jest jasne, to jest bezsporne. Jak my dużo mamy tu, w tym kościele chociażby. Tego poznania, tej nauki, bardzo dużo, bardzo dużo. Oni nie mają procenta tego, promila nie mają. Wiecie, my też czasami nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, co mamy. Nas też diabeł próbuje oszukać i pokazywać szklankę do połowy pustą, tak? Koncentruje nasze oczy, nasz wzrok na tym, czego nie mamy. Ale powiem wam, z perspektywy tych 10 dni tam mamy bardzo dużo. Bardzo dużo. Jesteśmy, wiecie, duchowymi bombami na diabła. Naprawdę jesteśmy. Możemy się tylko dać oszukać, że nie jesteśmy. 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 I wiecie, nie mówię tego, żeby podkręcać jakiekolwiek emocje. To w ogóle ostatnia rzecz, jaką musiał zrobić, tak? Ja w ogóle dzielę się z wami Chrystusem, którego przeżyłam. Przeżywam teraz po powrocie i przeżywam tam, którego przeżywałem tam na miejscu. Tak? Wiecie też, nie chcę wprost, nie chcę kreować też pewnej upawki ani moim strojem dzisiaj, ani tym, co teraz mówię na temat w ogóle Kenii i kreować teraz pewną modę na Kenię, tak? Czy teraz w ogóle tylko Kenia? Nie. Chcę wam pokazać w ogóle obraz, który jest poza naszym kościołem, poza naszym zespołem i w tym wypadku akurat poza Polską. Taki jest obraz. Ktoś by pojechał nakręcił materiał, to mógłby powiedzieć, wow, przebudzenie w ogóle w Kenii, Jesus tu gospel, tam church w ogóle, tu jest jakieś uwielbienie, tutaj... Nie do końca. Nie do końca tak to wygląda. Byłem tam, jak jednego dnia siedziałem w pokoju, modliłem się i mówię do niego tak, to nie jest bójko. Doświadczamy. Do testowania, nie wiem, broni, do testowania rzeczy, tak? Tam jest realny teren wojenny, tak jak i w innych miejscach, gdzie są realni ludzie. Realni ludzie. I teraz, wiecie, potrzeba w nas dużo mądrości takiej, tak? Żeby wiedzieć, jak ich wspomóc w tej walce. Jak ich wyposażyć, żeby wiedzieli, jak mają walczyć, ale nie testować. Myślę, że w ogóle testował ich cały zachodni świat. Też się trochę właśnie, tak jak powiedziałem, dowartościowując na tym, ale to nie działa. Nie wystarczy rzucić trochę dolarów, tak? Zbudować budynek kościoła. Trzeba nauczyć ich żyć. Trzeba dać im swoje serce. Położyć swoje życie.
i nauczyć ich żyć. Bo to są naprawdę realni, kochani ludzie. Tylko nikt nie powiedział. Wiecie, w ogóle pokochaliśmy. I wiem, że nie mówię to tylko w swoim imieniu, tak? W ogóle zaczynamy rozumieć, że w takich sytuacjach nasze serca się poszerzyły. Poszerzyły się. Miały jakąś wyporność, tak? Coś, co do tej pory znaliśmy. Poszerzyły się. Ja osobiście, ja się czuję za nich odpowiedzialny. Czuję się po tym powrocie za nich odpowiedzialny. Wiecie, to po spotkaniu ich ja nie mogę już żyć tak, jakbym ich nie spotkał. Nie mogę. To jest niemożliwe. Coś się zadziało. I to wiecie, to właśnie nie chodzi o to, żeby pojechać, zrobić show czy coś. W ogóle na poziomie serca, poczucia odpowiedzialności w ogóle, coś powstało. Coś się urodziło. Ja sobie rozważałem to tak, to uważam, że w pewnym sensie we mnie akurat zmaterializowało się to słowo Pawła z 1 Koryntian 9,19, także Paweł mówi, będąc wolny wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, aby jak najwięcej ludzi pozyskać. Wiecie, tak jak sobie patrzę na to, to bardzo wzrosło we mnie jeszcze poczucie odpowiedzialności, co my zrobimy z tym materiałem, który my tu mamy, którym otrzymaliśmy. Co my z tym zrobimy? Żeby tego nie rozwodnić. To, co mówił Artur na początku. A propos szerzenia królestwa. Co my z tym zrobimy, tak? Wiecie, i teraz tak jakby, jak powiedziałem, to nie chodzi o kreowanie mody na Kenię. Takich miejsc jak Kenia są setki. W Polsce, w Europie, na innych kontynentach. A my mamy wystarczająco dużo, żeby dać. Mamy wystarczająco dużo, żeby to coś, co mamy, żeby im dać, tak? Jak tak sobie patrzę i rozważam, wiecie, Kenia nie potrzebuje dzisiaj ewangelistów. My myśleliśmy, że największa tam siła będzie tego, jak my po prostu te ewangelie będziemy tam, ewangelizację będziemy robić. Nie potrzebują tyle ewangelistów. Oni potrzebują tak naprawdę dzisiaj apostolskiego wpływu. Ktoś, kto położy życie, położy swoje serce i będzie w ogóle jakby realnie z nimi, będzie ich budował. Będzie ich budował z odpowiednim też rozeznaniem, tak? No bo ich życie jest w gruzach. No i takie pytanie do nas wszystkich dzisiaj. Czy jesteśmy w stanie, może nawet nie, czy jesteśmy w stanie, tak? Czy chcemy kłaść życie za takie miejsca? Czy chcemy kłaść życie za takie miejsca, za takich ludzi? I teraz nie szukając religijnego splendoru, bo jak wam powiedziałem, bardzo łatwo byłoby to nakręcić. My wiele na ten temat rozmawialiśmy. Wielką służbę zagraniczną w ogóle można by było tak tutaj nakręcić. Nie szukając splendoru, ale orając z nimi ich pole. To są ważne pytania, tak? Jak wam powiedziałem, że trzeba realnie chodzić z Bogiem, bo jest pełno takiej lewizny wokół. To też trzeba nazwać. No jest pełno tej takiej lewizny, która chce od ciebie kasę. I teraz, jak wejdziesz w tą formułę, to tu mieliśmy nawet na tym spotkaniu, na tym pierwszym o 6 rano. Jakbyśmy powiedzieli, zbudujemy wam to, zbudujemy wam tamto, przywieziemy wam kasę, w ogóle będziemy tu was pompować, w ogóle brrr. Mielibyśmy, myślę, że pod jakbyśmy powiedzieli, że chcemy w ciągu tych 10 dni mieć spotkanie dla 1000 pastorów, to by zorganizowali. Moglibyśmy pięknie kamery ustawić. Wielka służba. Przyjechali. Zdjęcia zrobić, książkę napisać, wydać, opakować. Pięknie. Tylko to w ogóle nie o to chodzi, nie? W ogóle nie o to chodzi. Także naprawdę dla mnie to jest ważne, bo to musimy z Bogiem chodzić. Jak on powiedział, no, my szukamy pereł, tak? Szukamy ludzi, którzy chcą prawdy, chcą realnego Boga i też takiego prawdziwego duchowego wpływu, tak? Prawdziwego duchowego wpływu bez względu na cenę. My ich nie zachęcamy. Nie zachęcamy. My nie rozmawiamy z nimi w taki sposób, że wiecie,
Będzie super. No nie, nie będzie super. To samo, czego doświadczamy tutaj. Pewna samotność w wierze. Tak? Wyplucie przez religię. Spotka każdego, który zdecyduje się w taki sam sposób z nami iść. Czy w Kenii, czy gdzie indziej, to nie ma znaczenia. Są inne, inne przebrania tej religii, inne przebrania tej władzy, ale to musi być człowiek naprawdę zapalony dla Chrystusa, żeby w ogóle tego chciał. Zostaniesz sam. Wszyscy cię odrzucą. Może nawet i rodzina. Nikt cię już nie zaprosi na ekumeniczne spotkanie. A my też pojedziemy. Zostaniesz ty i Bóg. Ale wiesz, że takich ludzi szukamy i że zespół w ogóle będzie się poszerzał o takie osoby też na całym świecie. Nasz zespół. Więc to, co chciałbym wam poza samym sprawozdaniem realnie dzisiaj zostawić każdego z was, to tak, wiecie, żeby tak sobie szczerze spojrzeć na to, co masz. No my dużo o tym mówimy, co my mamy, nie? Dużo. Ja też o tym dużo mówię. Ale jak pojechałem tam, to bardziej sobie uświadomiłem, że mam. Jeszcze więcej. Że pewne rzeczy w jakiś sposób się wydają takie normalne. Mamy, naprawdę. Mamy bardzo dużo. I teraz to drugie pytanie, tak? Czy chcesz się tym dzielić? Czy chcesz się tym dzielić? Zanieś to do Boga, oprócz to modlitwą, oprócz to wiarą w ogóle. Ale słuchajcie, ważna rzecz. Jak powiedziałem, nie chcę tak kręcać modem uwagi na tym. Nie chcę przez to powiedzieć, absolutnie nie chcę przez to powiedzieć, że każdy człowiek ma być misjonarzem. Nie. Nie, nie chcę tego, w ogóle nie o to mi chodzi. I teraz, jeśli twoim powołaniem nie jest iść bezpośrednio, to wspomagaj tych, którzy pójdą. Wspomagaj. Słuchajcie, ja mam cały czas wrażenie, że służba pomocnicza jest traktowana jako coś uboższego, jako coś gorszego. To jest taka sama nagroda w niebie. Przede wszystkim musimy w ogóle... Dojrzałość w Chrystusie to jest też świadomość tego, kim my jesteśmy, tak? Tak jak powiedziałem. Kenia łepuje ten okręg. Oni nie potrzebują dzisiaj przyjazdu od nas grupy ewangelistów. Wiecie, czego potrzebują? Przetłumaczenia fundamentów wiary angielskiej. Przetłumaczenia nauczeń. Bo jeśli my im to damy, pracując z człowiekiem czy z grupą ludzi, to ten gościu się będzie podnosił. I teraz zobaczcie, jak to jest ważne. Żeby się do mnie dać wkręcać. Ktoś był fajnie, o, wybrawa, ale ty byłeś, wiesz. Okej, ale to jest moje życie. Ja tak będę żył. To jest moje powołanie. Ja to wiem. Jak masz tak samo, to idź. To idź. Idź, jedź, w ogóle rób tak. Obok Kenii jest, nie wiem, Uganda, Tanzania, jest masę w ogóle też państw, do których możemy dotrzeć. To idź. Ale jeśli to nie są twoje buty, naprawdę, będąc tam, my wiele o tym rozmawialiśmy, nasz przekaz i to, co byśmy zostawili, byłoby dużo większe, gdybyśmy zostawili im 16 fundamentów przetłumaczonych na angielski. Podstawy chrześcijańskiej wiary, sporo nauczeń wzrostowych, przebudzeniowych, gdybyśmy to mieli po angielsku. Więc jeśli twoją pasją jest angielski, sprawia ci to frajdę, tak? A jednocześnie wydaje ci się, że się nie możesz jakoś zdecydować, to przetłumacz. To może być nawet większa robota, może cię nie będzie na szpicy, tak? Ale Bóg nie patrzy na szpicę, to ludzie na to patrzą. Ludzie patrzą, kto gdzie jest. A ja ci mówię z perspektywy serca i tego, co przeżywałem w ogóle, że wiem, że większą robotę zrobiłyby te fundamenty przetłumaczone, niż to, co powiedzieliśmy. Powiedzieliśmy tylko do garstki ludzi będąc tam. A gdybyśmy im zawieźli, to by był zdecydowanie większy efekt. To jest mega ważne, słuchajcie. Tak jak powiedziałem, że to nie każdy ma być misjonarzem. Wiecie, my w ogóle nie możemy się też tego bać.
że w ogóle coś nas opominie w taki sposób. Naprawdę, to jest taki, wydaje mi się, że jesteśmy już w takim miejscu, szczególnie, wiecie, jak wróciłem stąd teraz i mam świadomość, ile my mamy, że to jest taki moment, w którym trzeba realnie sobie mówić w ogóle, kim jesteśmy w ogóle. Jakie jest to nasze powołanie w ogóle, co my dalej z tym materiałem chcemy zrobić. I mocno odbieram to w stronę tego, wiecie, tej służby pomocniczej też, tak? To jest człowiek, który dla mnie jest wzorem. I często się karmię tym, co on robi, bo wszyscy patrzą tak. O, ten ma grupę, ten nie ma grupy, ten ma ewangelizację, ten ma tamto. A jego grupa to jest jedna 20 tego, co on robi dla Królestwa. Większych rzeczy nie widać. Ale ja wiem, może nawet nie o wszystkim, co on robi i że zawsze na przykład można na niego liczyć. Wiecie, musimy też jako kościół dojrzeć, naprawdę. Bo to jest tak w ogóle, wiecie, okej. Okay. Moje na przykład życie, moje powołanie to jest pójście na front. Ale jak ja pójdę na front i będę się zastanawiał, czy moje dzieci ktoś zawiózł do szkoły, czy pojechały, czy nie, albo czy generalnie w jakiś sposób wróciły, czy coś dzisiaj zjadły, to ja nie będę efektywny, rozumiesz? Więc w tym momencie, jeśli twoje objawienie nie jest bycie na froncie, to ty możesz się zająć moimi dziećmi. I taką samą nagrodę odbierzemy. Bo ja bez ciebie nie zrobię nic. Rozumiesz? Wiecie, bo to jakby... Nie mówimy o pewnych rzeczach wprost. Demos Shakaria. To mi Julita przypomniała właśnie jakby jego osobę. Człowiek, który stworzył międzynarodowe Stowarzyszenie Chrześcijan Plony Ewangelii, tak? Dzisiaj potężną organizację. Okej, dzisiaj może w większości religijną, tak? Ale on odebrał od Boga, że jego powołaniem jest służba pomocnicza. I był świetny też takim, wiecie, organizatorem. Tak? Czyli nie ma co tego bać. Bo my wszyscy, jako Kościół, w każdym powołaniu mamy coś, co możemy dać i co możemy zostawić. Więc jakby do tego chcę was zachęcić, tak? Żeby się zdefiniować. Bez żadnej presji, bez oczekiwań, bez teraz tutaj jakby całej takiej otoczki, powiedzmy, nie wiem, jakby niskiej, tak? Jeśli twoim powołaniem jest iść, to idź. Ale jeśli twoim powołaniem jest pomagać w jakiś sposób, to pomagaj. I nie czuj się absolutnie gorszy z tym, tak? Dotknęły mnie słowa Pawła, apostoła Pawła. Kiedyś jak je czytałem, że chciałbym, żebyśmy wszyscy mogli za nim to powtórzyć. On powiedział tak, że chlubą moją jest świadectwo sumienia mojego, że żyję zgodnie ze swoim powołaniem. To jest jego chlubą. Świadectwo sumienia. Ja nie wiem, jaki każdy z was ma powołanie, tak? Ale świadectwo sumienia, że żyjemy zgodnie z tym powołaniem, jest mega ważne. Ja też chcę się chlubić nim. Też jakby, kończąc trochę temat Kenii, tak? Chcę powiedzieć jedną rzecz, no nie będziemy w ogóle odgrzewać w ogóle wczorajszych kotletów, tak? Czy będziemy w ogóle tematem teraz wyjazdu, tego pierwszego wyjazdu do Kenii, żyć tam jakoś cały czas do przodu. On już się zakończył. On się zakończył. Teraz żyjemy dzisiaj, żyjemy tutaj. Nie żyjemy wspomnieniami z wyjazdu, tylko realnie tym, co możemy zrobić dzisiaj. I tu, i dla Polski, i dla Kenii, i dla innych miejsc, tak dzisiaj, tak? Z tamtego miejsca, z tamtego, tamten wyjazd już się po prostu zakończył. A do zrobienia jest bardzo, bardzo dużo. I tak, kończąc jeszcze ten wątek w ogóle tej Kenii, to chcę powiedzieć wam tak, że jeśli ktoś odbierze z was w swoim sercu, tak, żeby w jakiś sposób też wspomagać ten rozwój Kościoła na przykład w Kenii, na przykład poprzez te tłumaczenie nauczeń, tak jak powiedziałem, tak, czy, bardzo ważna rzecz, czy zorganizowanie Biblii w języku angielskim, bo w Swahili, słuchajcie, to mnie w ogóle poraziło, dotknęło mnie. Pojechaliśmy do jednego kościoła, to była nasza najdłuższa wyprawa. Przywitał nas taki ubrany po optystycznemu zespół uwielbienia. Śpiewali, pastor, posługiwaliśmy. A na koniec się dowiedzieliśmy, że w tym kościele, koło stuosobowym, tylko pastor ma Biblię. Wiecie, tylko pastor ma Biblię. Nie mają. Wiecie,
żeby to w różny sposób ruszyć. Może masz taką łatwość zorganizowania czegoś. 1000 nowych testamentów w Suahili. W większości w Suahili, bo po angielsku to rozumieją tylko ci, którzy chodzili do szkoły. Ale może być też po angielsku. Wykona razem z przetłumaczonymi nauczeniami. Słuchajcie, to jest w ogóle pół roku i tam się region podniesie. Podniosą się, bo oni dzisiaj, przez to, że nie mają żadnego fundamentu, są w gruzach. Ale mega się podniosą i wystartują. Tak kończąc w zasadzie, powiem, że dla mnie osobiście ten wyjazd do Kenii był w ogóle z początkiem życia z tymi ludźmi, tak? Znaczy, zamierzałem aktywnie uczestniczyć w ich życiu i w rozwoju ich kościoła. Jak wam powiedziałem, nie jestem w stanie żyć tak, jakbym ich nie spotkał. Amen.